Cześć, jak leci? Tu Matt Watson z CarWow. W tym filmie przedstawię Wam ewolucję Lamborghini Aventadora. Chcę Wam dokładnie pokazać, jaką drogę przebyliśmy do ostatniego Lamborghini Aventadora Ultimate. Bo to on jest na szczycie tej serii. Ma wolnossący silnik V12 o pojemności 6,5 litra, o mocy 780 koni. Tych coupé zostało stworzonych zaledwie 350. W tym filmie powiem Wam o jego poprzednikach i oczywiście sprawdzę ich przyspieszenie do setki i czas na ćwierć mili. Bo nazywam się Matt Watson, a to jest CarWow. Buy, sell, car, wow. Zacznijmy ten film od samego początku i oryginalnego Aventadora. LP704 został zaprezentowany w 2011 roku. Ciężko zgadnąć, że ten design ma już 11 lat. Dalej wygląda nowocześnie. Jest inspirowany Sesto Elemento i Reventonem, które w zasadzie są oparte na Murcielago, ale mają bardziej zły, agresywny wygląd jak ten model. I to pierwsze Lamborghini, którego całe podwozie zostało zrobione z włókna węglowego. Poza światłami i elementami wykończenia. Co do ceny, na początku jego ceny zaczynały się od 1 300 000. W 2015 Lamborghini zaprezentowało to LP754SV, gdzie SV oznacza super veloce, czyli super szybki. Lamborghini pomyślało, czekajcie chwilę, musimy stworzyć Aventadora bardziej skupionego na jeździe po torze. I tak oto zaprezentowali ten model. Ma przeprojektowany przód, ma bardziej agresywny wygląd, bardziej aerodynamiczny. Jest tu odkryte włókno węglowe, rozmiar felg zwiększył się z 19 cali z przodu i 20 z tyłu do 20 z przodu i 21 z tyłu. Ma też nieregulowane wloty powietrza z tyłu. Oczywiście mamy tu też ten duży tylny spoiler. Tył auta też został przeprojektowany, więcej w nim elementów aero i też wygląda bardziej agresywnie. Jest też duży dyfuzor. Siła docisku powstała na skutek wszystkich zmian, została zwiększona w stosunku do standardowego modelu Aventadora o 170%. Co więcej, pewnie zwróciliście uwagę na wydech. Zamiast dwóch rur mamy tu cztery. Cóż, te zmiany nie są jednak za darmo. SV kosztowało 1 700 000. W 2017 roku nadszedł czas na zmiany, więc Lambo pomyślało, dodajmy literkę do nazwy auta. I tak nadszedł czas Aventadora S. Ma on kilka rozwiązań ze SV, takich jak przedni zderzak, zwłaszcza dolny splitter o dwupoziomowej konstrukcji, chociaż nie sprawia wrażenia tak agresywnego jak SV. Ma też 20-calowe felgi z przodu i 21 z tyłu i wloty powietrza jak w SV. To, czym różni się od SV, to oczywiście brak tylnego spoilera. Tak jak w oryginalnym Aventadorze, spoiler jest tu sterowany elektrycznie. Z tyłu jest bardziej aerodynamiczny niż pierwotny Aventador. Dzięki temu oraz dzięki sprytnym rozwiązaniom pod spodem auta, siła docisku w porównaniu z oryginalnym modelem została zwiększona o 130%. I aby podkreślić, że jest lepszy od pierwszego Aventadora, są tu trzy, a nie dwie rury wydechowe. Cena zaczynała się od 1,5 miliona. W 2018 do sprzedaży trafił Aventador SVJ, zbudowano ich zaledwie 900. Ich cena była na poziomie 2 milionów. Idea była taka sama jak w przypadku SV, aby było to Lamborghini najbardziej torowe ze wszystkich. Jak mówiłem, SV to super veloce, a J oznacza Jota, co w Lamborghini oznacza coś a la tor i dynamiczność. Bardzo im zależało, aby poprawić aero w tym aucie. Patrzcie tylko naprzód, jest totalnie odjechany. Mamy tu kilka aktywnych klap, a jest jeszcze ich więcej z tyłu. Jest tu też specjalne wloty tuż przed spoilerem, który kieruje do niego powietrze, przez co otwierają się różne klapy. Działa to podobnie do skrzydła samolotu i pomaga w sterowaniu autem. To niesamowite. Zmienili też pozycję rur wydechowych, podnieśli je nieco wyżej, aby zyskać lepszą wydajność silnika. Jednocześnie byli w stanie zmieścić tu masywny dyfuzor. W rezultacie ten samochód ma o 40% więcej siły docisku od starego SV i o 1% mniejszy opór. Przejdźmy do silników. W Aventadorze mamy nowy wolnossący silnik V12 o pojemności 6,5 litra, o mocy 700 koni i 690 Nm. Silnik zamontowany w środkowej części auta, napęd na 4 koła i 7-biegowa zrobotyzowana manualna skrzynia z pojedynczym sprzęgłem. Od 0 do setki według Lambo w 2,9 sekundy, ale o tym przekonamy się później. SV ma nieco zmodyfikowane 6,5-litrowe V12, a także ulepszony układ wydechowy. W rezultacie jest tu o 50 koni więcej, zatem w sumie jest ich 750, ale moment obrotowy bez zmian, 690 Nm. Jednak i tak jest szybszy.
Ten wóz jest w stanie przyspieszyć do setki w 2,8 sekundy. Prędkość maksymalna, cytując Lamborghini, więcej niż 349 km na godzinę. Czemu więcej niż 349? Bo 349 na godzinę to prędkość maksymalna standardowego Aventadora, a więc ten musiał mieć więcej. Powodem, dla którego nie powiedzieli o ile więcej, jest to, że to tylko 3 na godzinę. Prędkość maksymalna wynosi tu 352 na godzinę. W przypadku modelu S Lamborghini pomyślało, musimy sprawić, aby ten samochód był mocniejszy niż stary Aventador, ale nie może być mocniejszy niż SV, więc dajmy mu 740 koni. Tak, choć moment obrotowy jest taki sam, 690 Nm. Czas do setki ma jak stary Aventador, 2,9 sekundy. I ta sama prędkość maksymalna, 349 na godzinę. W przypadku SVJ Lamborghini zamontowało nowy system wydechowy, który jest ulokowany wyżej, aby skrócić drogę. W rezultacie mamy więcej koni, 770 i 720 Nm momentu obrotowego. Co to oznacza? Od 0 do setki w 2,8 sekundy, czyli tyle samo co SV. W każdym razie będzie ciekawie sprawdzić, jak wypadną te auta, kiedy się nimi niebawem przejadę. Więc tak, jestem gotowy. Już niedługo. Prędkość maksymalna, znowu powiedzieli to samo, ponad 349 na godzinę. A z testów wyszło, że wynosi 352. Znowu. Dopiero teraz zauważyłem, że pod osłoną silnika jest mnóstwo błota. Nie mogę jej podnieść tak łatwo jak w przypadku innych aut, bo w SVJ Lamborghini zdecydowało się zrobić manualny system zdejmowania. Są tu dwa zamki, które trzeba otworzyć i podnieść osłonę. A ja nie zamierzam tego robić teraz, bo pewnie by zleciała i uderzyła o podłogę, potem musiałbym płacić właścicielowi dużo pieniędzy. A jeśli interesuje Was, kto jest właścicielem, kto jest odpowiedzialny za to całe błoto w kabinie silnika, w opisie filmu jest link, sprawdźcie wideo, bo dosłownie nadużywa tego samochodu. Słyszeliście o silnikach, ale pewnie wolelibyście, aby silniki same się zaprezentowały. Teraz uruchomię na zimno wszystkie silniki, zaczynając od oryginalnego Aventadora. Uwielbiam fakt, że trzeba podnieść tę osłonkę. Trochę jak w odrzutowcu. Zaczynamy. Posłuchajcie tego. Trochę trysnęło. Pozwólmy mu się rozgrzać. A w międzyczasie posłuchajmy SV. Dość podobnie. No to niespodzianka. Teraz S. Trochę dłużej trzeba czekać, aż się odpali. A to zimny start w SVJ. Myślałem, że w ogóle nie odpali. Teraz, kiedy auta są rozgrzane, porównajmy brzmienie ich wydechów w czasie zwiększania obrotów. Posłuchajmy SV, pokaż co masz! Posłuchajmy teraz SV, pokaż co tam masz! Zdecydowanie lepiej jest być w środku, uszy tak nie bolą. A teraz Aventador S. A teraz chaos niech zasieje SVJ. Do dzieła. Powiedziałem to już kilka razy. Ale to właściwa reakcja. A zatem jazda w Lamborghini Aventadorze. Włączmy tryb Corsa i pobawmy się trochę tym V12. O to chodzi w tym samochodzie. To, co rzuca się w oczy, to zmiana biegów. W porównaniu z obecnymi systemami z podwójnym sprzęgłem, czuć ten przeskok w trakcie zmiany, zwłaszcza na wyższych obrotach. Można zrobić to płynniej przez zdjęcie nogi z gazu. Teraz robią to lepiej. Zabawne, że nawet najnowsze Aventadory mają zrobotyzowaną manualną skrzynię z pojedynczym sprzęgłem. Co interesujące, to możecie myśleć, że ma adaptacyjne amortyzatory, ale tak nie jest. Oryginalny model ma standardowe zawieszenie. Zatem nie ma znaczenia, jaki macie tryb jazdy, zawsze będzie dość twardo i wyboiście. Hamulce są dobre, ale mogą być trochę ociążałe. Powiem wam jednak, na co nie mogę narzekać. Układ kierowniczy. Hydrauliczny, brak tu wspomagania elektrycznego, więc jest dobrze.
Kolejną pozytywną rzeczą jest napęd na 4 koła. Zapewnia dużo, dużo przyczepności na zakrętach. Czuć, jakby to auto chciało zaszaleć. Ma ESP, pomaga na bieżąco. I nie jest to tak straszne jak w Murcielago. Dzięki nadwoziu z karbonu Aventador waży poniżej 1600 kg. To całkiem nieźle, biorąc pod uwagę masywny silnik V12 i napęd na 4 koła. Jest to też maszyna pokaźnych rozmiarów, mimo że jest w niej miejsce tylko dla 2 osób. Generalnie jest dobrze, przetrwało próbę czasu. I w miarę upływu pokoleń wyobrażam sobie, że będzie coraz lepiej. SV miał kilka zmian w podwoziu w porównaniu do standardowego Aventadora. Mamy w nim amortyzatory adaptacyjne i całe zawieszenie jest ulepszone. A to znaczy, że zmieniając tryby jazdy możecie zmienić zawieszenie na bardziej miękkie albo twarde. I generalnie, niezależnie od tego, w którym trybie jesteście, nawet w Corsa o najbardziej ekstremalnych ustawieniach, można czuć się wygodniej. To wszystko po prostu lepiej współpracuje z drogą. Skalibrowali też skrzynię biegów. Zmiany biegu są odrobinę szybsze. Głowa dalej trochę odskakuje. Co więcej, wszystko zdaje się być bardziej brutalne i surowe. Wydech jest bardziej słyszalny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zmodyfikowali też układ kierowniczy, więc jest nieco bardziej wyczulony. Kolejna duża różnica to to, że w SV mamy mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Nie tylko z tyłu, ale też z przodu, który jest kontrolowany elektronicznie w przeciwieństwie do tego z tyłu. Kolejną wielką zmianą jest waga. SV jest o 50 kg lżejszy niż standardowy Aventador. I może wam się wydawać, że ciężko to zauważyć, ale jednak czuć różnicę. Nie wiem, o co chodzi, ale w jakiś sposób ten silnik sprawia wrażenie bardziej czułego. Tak jakby zmienili w nim mapę. Hamulce są podobne, ale wydają się być nieco mniej oporne. Uwielbiam śrubować obrotomierz. Wszystko dobrze ze sobą współpracuje, aby sprawiało wrażenie auta przeznaczonego do jazdy po torze zgodnie z założeniem. Mam przeczucie, że ten może być moim ulubionym, ale o tym przekonamy się później. W Aventadorze S Lamborghini dokonało jednej znaczącej zmiany. Jest nią pierwsza w Lamborghini skrętna tylna oś, która ma za zadanie sprawić, że pokonywanie zakrętów będzie trochę szybsze i zapewnić lepszą kontrolę przy większych prędkościach. Kolejna zmiana to przerobienie zawieszenia. Nawet ten podstawowy model, o ile jest coś takiego jak podstawowy model Aventadora, otrzymał amortyzatory adaptacyjne i stanowią one wielką korzyść. Co więcej, dobrze sprawdza się tryb Ego. Dzięki niemu możecie ustawić samochód dokładnie jak wam się podoba, żadne ustawienie nie jest narzucone. Sami decydujecie o wszystkim, zawieszeniu, układzie kierowniczym i tego typu rzeczach, co jest dobrym rozwiązaniem. Kolejną rzeczą, jaką zauważyłem jeżdżąc z kolejnymi Aventadorami, jest to. Zmiana biegów zdaje się stawać coraz lepsza, coraz bardziej płynna. Tak jakby twórcy mieli więcej czasu, aby dojść do wprawy. Hamulce robią wrażenie nieco bardziej przewidywalnych, mniej opornych. Wydaje mi się, że wewnątrz jest też odrobinę ciszej. Oryginalne Aventadori, zwłaszcza SV, były bardziej hałaśliwe, było w nich dużo głośniej. Może to tylko moja wyobraźnia, ale ten nie brzmi jak te dwa pozostałe. Ale i tak ma moc. Pierwszą rzeczą, jaką musicie wiedzieć o SVJ, jest to, że Lamborghini naprawdę się nad nim napracowało. Po pierwsze, zmodyfikowali zawieszenie. Amortyzatory są o 15% twardsze z przodu i z tyłu. Stabilizatory poprzeczne też są o 50% twardsze. Skalibrowali ponownie napęd na 4 koła. Jest zatem o 3% bardziej zorientowany na tylną oś. Popracowali też nad tylną osią skrętną. Sprawia wrażenie bardziej żwawego. To coś pomiędzy SV i oryginalnym Aventadorem. Jednak tutaj wydaje mi się, że szybka jazda jest trochę łatwiejsza. Naprawdę im się to udało. Tak jakby wreszcie rozgryźli, jakie ustawienia będą najbardziej optymalne. Jednak mimo to dalej jest brutalny.
To nigdy się nie znudzi. Jednak nie sprawia wrażenia tak szalonego jak SV. Choć w rzeczywistości tak jest. W jakiś sposób ukrywa swoje szaleństwo. Niektórzy ludzie narzekają, że jest trochę zbyt łatwy do okiełznania jak na Aventadora, ale nie jestem co do tego przekonany. To dalej Aventador, co oznacza, że w dalszym ciągu to... Gotowi? Wściekły byk. To zdecydowanie brzmiało jak wściekły byk. Wnętrze Aventadora jest podobne do części zewnętrznej pod względem tego, jak się zestarzało, czyli jest bardzo dobrze. Poza dwiema rzeczami. Pierwszą jest ten cyfrowy wyświetlacz kierowcy, który w sumie jest odseparowany tym okropnym kawałkiem plastiku. No a poza tym ten infotainment system, który jest bardzo stary. Tak, to stary system od Audi. Ale reszta jest okej. Duża deska rozdzielcza, fotele, duża centralna konsola, tu mamy przełączniki, trochę jak w samolocie. Wszystko bardzo fajne. I siedzi się tu naprawdę super nisko. Ciężko zobaczyć, co jest przed nami. Przednia szyba jest strasznie pochylona, a tylna jest malutka. Lusterka boczne też nie zapewniają dobrej widoczności, ale widać wloty, co jest spoko. Tak, parkowanie tym autem to koszmar, ale co was to obchodzi? Ludzie i tak na was patrzą. W sumie może was to obchodzić. Dlatego kupiliście takie auto, bo chcecie, żeby na was patrzyli. Po prostu nie chcecie, aby patrzyli, kiedy obijacie komuś auto, bo go nie widzicie. Ważna rzecz w przypadku każdego Lamborghini. Patrzcie na to. Drzwi nożycowe. Nie macie tego w swoich hurakanach, co? Kluczową zmianą w SV są te fotele. Mamy też na nich odsłonięte włókno węglowe. Jest go też trochę na drzwiach. I o tak, jakże ważne w autach przeznaczonych na tor. Specjalne, lekkie klamki. Jest też alkantara na desce. Wielkim ulepszeniem, który na pewno będziecie doceniać za każdym razem, kiedy nim jedziecie, jest udoskonalony zegar. Jest dużo lepszy, co nie? W Aventadorze S Lamborghini nie zrobiło zbyt wiele. Udało im się za to zrobić coś dziwnego. W czasie, gdy zaktualizowali ekran infotainment dla SV, w S zamontowali zupełnie nowy. Dostaliśmy tu też inne fotele, jednak nie są tak fajne jak w SV. Ale nikt tego nie oczekiwał, bo jest to w końcu auto przeznaczone na tor. Oprócz tego, wszystko jest mniej więcej takie jak w starym Aventadorze. Nie zmienili nawet systemu infotainment, za wyjątkiem faktu, że teraz w standardzie jest tu Apple CarPlay. Ale nie ma Android Auto. Cała reszta jest taka sama. W środku SVJ zmiany w stosunku do SV są na podobnej zasadzie co w modelu S względem oryginalnego Aventadora. Mamy elementy z Alcantary, mamy odsłonięte włókno węglowe, nie ma zwykłych klamek, mamy fotele z włókna węglowego z logiem SVJ, mamy też grafiki zrobione specjalnie dla SVJ w systemie infotainment. A jeżeli chcecie, możecie też pozbyć się systemu infotainment. Zastanawiam się, kto by wybrał taką opcję. Pewnie jakiś masochista. Sprawdzę teraz przyspieszenie w starym Aventadorze. Zobaczymy, jak bardzo zbliżę się do deklarowanych 2,9 sekundy. Jedziemy. Jest dobrze. Zmiana biegów to jakiś obłęd. 3,27. Jaki będzie na ćwierć mili? 11 i 11. 11! Całkiem nieźle wystartował. Naprawdę podobał mi się sposób, w jaki zmieniał biegi. Naprawdę dało czuć się tę brutalność przez to, jak mnie odrzucało do tyłu. Do codziennej jazdy nie za bardzo, ale poza tym, tak, podobało mi się. Przetestujmy SV. Zobaczmy, czy uda nam się osiągnąć przyspieszenie do setki na poziomie 2,8 sekundy. Ale wystrzelił to szalone. Niesamowite. 3,3 sekundy. To po prostu szalone. 11,3 na ćwierć mili. Biorąc pod uwagę, że miatało nim jak szatan, to nie było źle. Na torze poszłoby pewnie lepiej. Chyba, tak mi się zdaje. Dobra, teraz Aventador S. Jaki będzie miał czas do setki? Zaczynamy. Osiemnaście. Szalone. 10,95. To jak ruszy było niesamowite, rzucało nim na prawo i lewo. Uwielbiam sposób, w jaki startują Aventadory, a ten jak dotąd poradził sobie najlepiej. Okej, czas na SVJ. Jak mu pójdzie? Jak dotąd było w nim najbrutalniej. 3,05 i leci dalej. Yeah.
Tak, zwycięzca. Najbrutalniejszy, ale wygrał i uzyskał lepszy czas od pozostałych. Teraz zróbmy test hamowania. Zobaczymy, na jakim dystansie zatrzymają się hamując przy prędkości 100 na godzinę. Jest setka, zaczynamy. Czas opuścić kotwicę. Wow, to było coś. Świetnie sobie poradził i zatrzymał się na dystansie 32 metrów. Naprawdę dobrze. Okej, test hamowania w SV. Zaczynamy. Ooh. 31 metrów. Dobra, teraz Aventador S. Dowiedzmy się, co uda mu się osiągnąć. Ooh. 30 metrów! A teraz kolejna SVJ. Do dzieła. What we got? 35 metrów. Mamy tu opony Pirelli Corsa, które są bardziej agresywne niż opony w pozostałych autach, co z kolei oznacza, że pewnie radzą sobie lepiej, kiedy są rozgrzane. A te nie są. A zatem, jaki jest mój finałowy werdykt? Który z tych Aventadorów jest moim ulubionym? Myślę, że SV. Jest kombinacją surowości, którą lubię z SVJ, bez bycia przesadnie technicznie napakowanym. To dobra kombinacja. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie obejrzeć więcej filmów, kliknijcie w te wyskakujące okienka, a jeśli klikniecie w to kółeczko, to przeniesiecie się na nasz kanał, a na nim czekają na was kolejne nasze filmy. Wielkie dzięki.